Fundamentem strategii SPAS są wartości, które mają wspierać realizację tejże strategii. Te wartości to szacunek, uczciwość, nieobwinianie i unikatowość. Jeśli chodzi o szacunek, to można podejść do tego w ten sposób, że jest to szacunek do człowieka, szacunek do poglądów, ale można traktować ten szacunek również jako zarządzanie. Polega to na tym, że kierownik, lider odpowiada za sukces swojego zespołu. Uczciwość rozumiemy jako przestrzeganie norm społecznych i prawnych w stosunku do naszych pracowników, dostawców i klientów. Ale uczciwość rozumiemy również jako rzetelne przedstawianie danych. Podejmując decyzję, opieramy się na danych i faktach, a nie opiniach. Dlatego tak ważne jest dla nas przedstawienie prawdziwych informacji, abyśmy mogli podejmować słuszne decyzje. Nieobwinianie to szukanie rozwiązań zamiast winnych. Szukanie winnych to marnotrawstwo, dlatego ten czas lepiej poświęcić na szukanie prawdziwych przyczyn i źródeł wystąpienia problemu, po to, aby ten problem nie występował w przyszłości. W związku z tym nie ukrywajmy błędów w obawie, że poniesiemy ich konsekwencje. Wierzymy, że nikt nie przychodzi do pracy z założeniem, że popełni błąd. Skoncentrujmy się na tym, żeby szukać przyczyn źródłowych. Należy przy tym uważać, żeby nie koncentrować się na pierwszej oczywistej przyczynie. Wierzymy, że tak rozumiane nieobwinianie pozwoli naszej organizacji wdrożyć skutecznie kulturę ciągłego doskonalenia. Unikatowość ma wspierać wszystkie działania strategiczne firmy. Dzięki temu odróżnimy się od konkurencji. Poprzez zrobienie czegoś innego, inaczej lub lepiej. Dotyczy to wszystkich aspektów działalności firmy.